Szczucin to jest jakby miastem z mowy milczenia. Tutaj na każdej linii właściwie wszystkie organy procesowe zawiodły. Że jeżeli ktoś wie co, nie trzymajcie w tajemnicy, powiedzcie, nie bójcie się, otwórzcie się, bo mnie to spotkało, każdego jednego może spotkać. Tak jak ci powiedziałem, moim zdaniem była to zbrodnia zaplanowana przy udziale co najmniej 3 do 5 osób, jak nie więcej. Dobrze zorganizowana, ktoś musiał chronić też miejsce, miejsce tej zbrodni. Po prostu jest to przecież ruchliwa ulica prowadząca z samego centrum miasteczka miejscowego. Nie ma możliwości po prostu, żeby ktoś taką operację przeprowadził bez nakładu jakichś sił, środków. Po prostu to nie jest możliwe. W sierpniu 2014 roku Marek Kapel miał wyjść z pobliskiego baru, przejść kilkaset metrów i według śledczych ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej młody chłopak miał popełnić samobójstwo tak, że głową przebił drugie przęsło od dołu, a reszta płotu zgiletonowała Marka. Później śledczy uznali, że był to nieszczęśliwy wypadek. Jednak tajemniczych zwrotów akcji i wątpliwości w tej sprawie jest bardzo wiele. Szczucin, 24 sierpnia 2014 roku. Marek Kapel opuszcza bar Ambrozja. Według relacji barmanki pije niewiele, może 2-3 piwa, tak jak ma w zwyczaju. Marek na co dzień pracuje w firmie budowlanej miejscowego przedsiębiorcy. Najpierw jako brygadzista, potem majster. Pod sobą ma kilkanaście osób. Szef mu ufa. Często wyjeżdża w delegacje. Po powrocie w weekend wraz z kolegami z pracy lubi spotkać się przy piwie. Mężczyzna wychodzi z lokalu mieszczącego się w zaułku ulicy Piłsudskiego około godziny 23. Stąd do domu ma prawie 3 km. Idzie wzdłuż jednej z najczęściej uczęszczanych dróg w miasteczku. Monitoring rejestruje postać Marka około godziny 23.10. W zasięgu kolejnej kamery, która znajduje się na trasie jego przemarszu, mężczyzna już się nie pojawia. Jego ciało, ułożone w nienaturalnej pozycji, znajdzie przypadkowy przechodzień około 7 rano. Pani Zofiu, jakim człowiekiem był Marek? Marek, on był najmłodszym synem. Był człowiekiem bardzo pracowitym. Ojca nie znał, bo miał pół roku, jak mąż mi zmarł. I to był taki po prostu rodzynek, jakby można powiedzieć, w domu dla wszystkich. Był czynny, był... Nie był wylewnym człowiekiem, ale po prostu był dla każdego, no... Co? Umiał każdemu pomóc. Każdego wspierał, czy finansowo, czy dobrym słowem, czy co. No był wolnym człowiekiem, pracował na siebie. Nie żył, żeby był takim hulaką, żył od wypłaty do wypłaty, no, oszczędny. Każdemu z syna, dzieci umiał nawet finansowo pomóc, jak mu trzeba było. Nie patrzył, żeby mama mu coś sponsorowała, czy co, tylko raczej on mamie zawsze
lubiał pomagać i wszystkim w domu. Mieszkaliśmy tu wspólnie wszyscy i tak samo jak i on, no całymi tygodniami, jak można powiedzieć, w delegacjach po całej Polsce jeździł. No, jako młody chłopak, 30-letni, no robił tutaj sam za własne pieniądze, stwierdził, bo tutaj nade mną miał pokój, że trzeba sobie dach wymienić z blachy, z dachówki na blachę, żeby go tego, a mówi, mamo, co to taki pikuś, mówi, blachę położyć, tym bardziej, że sobie sam zrobię. Starszy syn mu pomagał, kupił blachę, zaczęli robić dach, całą stronę południową położyli. Sobota to była, po południu, godzina to była może 7 na wieczór. To jeszcze no lato, słońce świeciło, wykąpał się, przebrał, zjadł kolację. Słyszałam na 100%, że ktoś jakby do niego zadzwonił, bo nie miał, nie wybierał się nigdzie. I synowi mówi tak, że mojej synowi mówi tak, wiesz co, Ela, może byś mnie, mówi, podrzuciła do macha, jak to zawsze mówi, ile na 2 godziny bym się rozerwał. A trzeba się odstresować, żeby stanąć w poniedziałek od nowa do pracy, bo zostaje tu północna strona. Wyszedł w najlepszym. I już nie wrócił? Już nie wrócił. On wychodząc bał się? Nie. Osiem godzin, które upłyną pomiędzy ostatnim nagraniem a odnalezieniem zwłok, owiane jest tajemnicą. Nikt z mieszkańców, z którymi rozmawiamy, nie wierzy w tragiczny przypadek. Tymczasem prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej przychyla się ostatecznie do wersji nieszczęśliwego wypadku. Pierwsze śledztwo było prowadzone przez 3 tygodnie i zostało umorzone. Po interwencji rodziny śledztwo zostało wznowione i umorzone po miesiącu. Dopiero kiedy najbliżsi wynajęli prawnika, prokuratura zaczęła badać sprawę, ale po roku ją umorzyła. Co zdaniem śledczych wydarzyło się feralnego dnia 24 sierpnia 2014 roku? Mężczyzna idzie wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Około godziny 23.10 rejestruje go jedna z kamer monitoringu. Marek mija rząd domów jednorodzinnych i dochodzi do miejsca, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa, niedaleko nieczynnego już przejazdu kolejowego. Do kolejnej kamery, którą ma na trasie swojego przemarszu, już nie dociera. To właśnie w pobliżu przejazdu o poranku zwłoki mężczyzny znajduje przechodzień. Ciało mężczyzny leży w dziwnej pozycji. Jego głowę przygniatają ciężkie elementy betonowego ogrodzenia. Sprawa w ogóle mnie zbulwersowała. Dowiedziałem się ja osobiście o niej przez przypadek, prowadząc czynności do sprawy zabójstwa Iwony Cygan, tu chyba najgłośniejszej sprawie w okolicy. Mianowicie wraz z prokuraturą krajową w Krakowie przeprowadzaliśmy wizję lokalną i spytałem się, zobaczyłem kwiaty i znicze przy przęśle takiego ogrodzenia betonowego w centrum praktycznie Szczucina, nieopodal, gdzie tak naprawdę rozpoczęło się zabójstwo Iwony Cygan, bo to zabójstwo miało wiele etapów. Ale wracając do sprawy i spytałem się, dlaczego to jest znicze. I dowiedziałem się, że po prostu w tym miejscu został znaleziony młody człowiek, który się wbił, można powiedzieć, w ogrodzenie. No i spytałem się po prostu ludzi, co tu się stało, jak to zostało potraktowane, bo przyznam się, że takich informacji wtedy do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie do nas nie dotarło o takim zdarzeniu. Dowiedziałem się ku mojemu zdziwieniu, że sprawa została potraktowana jako umorzona wobec braku cech przestępstwa. Po prostu mi się to w głowie nie mieściło, stąd później stwierdziłem kiedyś w jednym z wywiadów do mediów, że takiego scenariusza zbrodni nie wymyśliłaby sama Agata Christie.
Słyszałam syreny, słyszałam pogotowie, jakieś coś się dzieje w rynku, bo ciepło było już, ziemniaki obierałam na obiad. I co najciekawsze było, moja siostra biegiem, taki deszcz, takim tego, z krótkim rękawem, tylko się zapytała, mówi, czy Paweł jest w domu? Ja mówię, no jest. A coś chciała? Nic, nic, od ciebie nic nie chcę. Poleciała do Pawła, do syna mojego i mówi tak mu, Paweł, idź zobacz do pokoju, czy Marek jest w domu. Paweł zleciał na dół, łapie kluczyki i leci do samochodu i mówi tak, że lecę, bo Marek miał jakiś wypadek, a ja zostawiam, to ja jadę z tobą. A on mówi, nie, nie, ty mi niepotrzebna. A co najciekawsze, bo nikt, a siostra tu mieszka obok, ale dowiedziała się znowu od swojego jakby swata, który jechał z kościoła, w Pomie mieszka i on się zatrzymał. I rzekomo to Marek, co tam ktoś poznawał, że to Marek Kapel. I przez to przyjechał się siostrze powiedzieć. Nikt nam nie powiedział, nie wiadomo. Nie, i tego. Czyli policja nie przyjechała, nie poinformowała do dziesiętnia. To mam straszny żal. W ogóle do dziesiętnia nie wjechali w podwórko. Mało tego, potem Pawła mojego zabrali na posterunek. Chłopak w traumie, który musiał po prostu zidentyfikować zwłoki. Nawet nie chcieli Pawłowi pozwolić ten wór odsunąć. Paweł, no, pan sam rękami mówi, musicie mi pozwolić. Co ustalili śledczy? Według nich Marek szedł chodnikiem. Najprawdopodobniej potknął się i upadając wybił głową jedną z betonowych płyt ogrodzenia, znajdującą się na wysokości pół metra nad ziemią. Później miał położyć szyję na jednej z pozostałych betonowych płyt, a dwie kolejne miały spaść na niego i zadziałać jak gilotyna. Pani Zofio, pani wspomniała, że miejscowi policjanci nigdy się u państwa nie pojawili, nigdy nie pytali o tą tajemniczą śmierć. Natomiast bardzo szybko, bo właściwie już po kilku minutach, ogłosili mediom, że Marek popełnił samobójstwo. Strasznie tak, dziwne. Bardzo dziwne, bo cały czas jestem tego zdania, że na pewno to nikt mediom z tych, jak można powiedzieć, z osób, które tam były na chodnikach, nikt nie podał tego, to tylko to musiała policja podać do mediów. I jak mogli to taki, dla mnie to jest nie tego podać, że to był, że to napisane było, to ja tego nie widziałam, tylko przyszedł, no wiadomo, od siostry, czy syn, czy ktoś, że się ujawniło na internecie dużymi, bardzo dużymi literami, 30-latek w Szczucinie popełnił samobójstwo. Dla mnie to było zaskakujące, bo w dokumentach miało być napisane NN, tożsamość nieznana, bo prawdopodobnie na pierwszy rzut ciężko było go rozpoznać, ale miał wszystkie dokumenty przy sobie, miał prawo jazdy, miał dowód osobisty i ciągle zadaję pytanie, skąd wiedzieli, że 30-latek, jak podali tożsamość nieznana, stwierdzić od razu, że to było samobójstwo. Nie pokazali się cały dzień, nie pokazali się ani jeden dzień, ani zostaliśmy w tym strasznej tragedii. Zostaliśmy sami. Nie mieliśmy żadnego wsparcia, nie wiedzieliśmy od czego wszystko zaczynać. Dla mnie to było nierealne. Ja nie, i tak nie dopuszczałam myśli, że to moje dziecko nie żyje. Do dziesiętnia. Upłynęło ponad 6 lat. Nie było jakiegoś współczucia, nie było jakiegoś wsparcia. Nawet żeby wjechać w podwórko i powiedzieć przepraszam, żeśmy zaniedbali swoje czynności.
Dlaczego oni, nie może mi to do dziś jednia. Przyjechał prokurator z Dąbrowy. Dlaczego nie wezwali Wydziału Kryminalnego? Bo dla mnie to była sprawa dla Wydziału Kryminalnego. Pierwsze powinno być, na to miejsce nie powinni ruszać, powinno być Wydział Kryminalny. Według mnie. Choć tego. Co? W godzinie czasu były ściągnięte otaśmowania. Taka tragedia, która się stała przy ulicy. Każdy podchodził, znicze świecieli, świeczki, żadnych śladów. Nie były zabrane żadne ślady. Pani wspomniała też o tym portfelu. Ja o niego zapytam, bo to jest dość dziwna historia, ponieważ ja widziałem część akt tej sprawy i tam są zdjęcia rzeczy, które znaleziono przy Marku. Na tych zdjęciach tego portfela nie ma. Tak. Natomiast policjanci ten portfel po pewnym czasie oddają. Od razu, tego dnia oddają Pawłowi w rękę. W szarej kopercie małej, przemoczony, z prawem jazdy, z dowodem i z tymi parę złotemi oddają, że od razu Paweł, jak przyjeżdża z tego posterunku, na którym tam podpisywał rzekomo jakieś protokoły, przywozi go do domu. Ja chwilami trzeźwo myśląc, ja mówię, dlaczego oddali ten portfel? Przecież on powinien być zabrany do zbadania jakichś śladów, odcisków palców. Dlaczego ogrodzenia nie wzięli do ekspertyzy od razu? Dlaczego śladów nie zabezpieczali? To jest wszystko zagadkowa dla mnie sprawa i dla wszystkich. Potem po trzech tygodniach z Dąbrowy przychodzi protokół. Sprawa została umorzona z braku dowodów. No ale dlaczego tych z braku dowodów? To dla nas było nierealne. No to znaczy, że nie były żadne zabrane dowody. No bo jak potem było, zmienili. Aha, czy nie popełnił samobójstwo, tylko nieumyślne spowodowanie śmierci. No ale jak nieumyślne spowodowanie śmierci? No to dla mnie nieumyślne spowodowanie śmierci to musi być osoby trzecie. Bez udziału osób trzecich. Było wyraźnie napisane. To jedno co. Była też taka, bo ja rozmawiałem tutaj z policjantami ze Szczucina i jeden z policjantów nawet forsował taką tezę, że Marek dlatego wybił ten płot głową, ponieważ chciał sobie skrócić drogę do domu. To jest dla mnie strasznie kuriozalne. Dziwne. W odwrotną stronę? No to jak... Miał ich płot łatwiej jednak przeskoczyć niż go przebijać głową. To przecież... Koło domu mamy podobne ogrodzenie, bo to nie jest to ogrodzenie. Bo tamte ogrodzenie, które są, to są przemysłowe. Są dłuższe, wyższe. My mamy takie ogrodzenie przystosowane do ogrodzeń gospodarczych. To oni to przeskakiwali jak koty przez te ogrodzenia tutaj. Że nieraz się krzyczałam i tyle, co tu aut przejeżdża koło tego ogrodzenia. A ja sobie tego byłam na 100% przekonana, że to nie było realne, bo miałam parę lat wcześniej przykłady. Tam z tyłu od północy, co kombaj uderzył z pełnym zbiornikiem ziarna w nasze ogrodzenie. Pękło przęsło i pękł słupek. Ile mógł mieć ton? Kilka można ton powiedzieć. I nie wybił, a on swoim ciałem wybił ogrodzenie. Niemożliwe, żeby tak się stało, mówi jeden z mężczyzn, którzy naprawiali płot po tych tragicznych wydarzeniach. W pojedynkę nie ma szans unieść tej płyty. To naprawdę sporo waży. W dwójkę albo trójkę montowaliśmy tę płytę, dodaje. Wątpliwości mają też mieszkańcy pobliskich domów. To był straszny widok. Czegoś takiego nie można zrobić sobie samemu, mówi jedna z mieszkanek, prosząc o anonimowość. Co ciekawe, kilkanaście metrów od miejsca, gdzie znaleziono zwłoki Marka,
O godzinie 2 w nocy patrol policji legitymował dwóch mężczyzn idących środkiem drogi. Nikt z nich nic nie zauważył. Wątpliwości związanych ze śmiercią Marka jest więcej. Pierwsza z nich. Z dokumentów sekcji zwłok wynika, że mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu we krwi. Jednak pracownicy baru, jego bywalcy, twierdzą, że Marek tego wieczoru dużo nie wypił. Może były to 2-3 piwa. Marek zresztą często dzwonił do domu, aby po niego przyjechać, albo prosił sąsiadkę, która też pracowała w centrum, czy może się z nią zabrać. W ostateczności dzwonił do sąsiada. Dlaczego tego wieczoru nie zadzwonił? Tego nie wiadomo. Wątpliwość numer 2. Śledczy zakładają, że Marek mógł zginąć niewiele później po tym, jak zarejestrowała go kamera, czyli przed północą. Wezwani na miejsce ratownicy mieli twierdzić, że zgon, według ich wiedzy medycznej, mógł nastąpić około 4 nad ranem. Wątpliwość numer 3. Na policyjnych zdjęciach widać, że płyta, którą miał wybić głową Marek, leży odsunięta na boku około 1,5 metra od ciała. Dodatkowo na zdjęciach widać dziwne ułożenie rąk mężczyzny. Jedną dłoń ma wciśniętą między betonowe płyty, tak jakby próbował ją podnieść. Drugą odpycha się od ziemi. Widać też, że dolna płyta, na której opiera się głowa, jest delikatnie wygięta. Tak, jakby mężczyzna próbował wyciągnąć głowę. Całość przypomina obraz człowieka walczącego o wydostanie się z pułapki. Wątpliwość numer 4. Na policyjnych zdjęciach uwieczniono wszystkie rzeczy, które miał przy sobie chwili zgonu mężczyzna. Widać na nim papierosy, telefon komórkowy i zapalniczkę. Brakuje portfela. Ten odzyska później brat zmarłego od policjantów. Będą twierdzić, że był w kieszeni Marka, a oni go przeoczyli. Wątpliwość numer 5. Z monitoringu wynika, że o godzinie 1:27 chodnikiem, którym wcześniej szedł Marek, przechodziła para. Oznacza to, że musieli oni minąć miejsce, gdzie powinny znajdować się zwłoki mężczyzny. Nikt jednak wtedy ich nie zauważył. Wątpliwość numer 6. W czerwcu 2014 roku, a więc 2 miesiące przed śmiercią, Marek został potrącony przez samochód. Nie poszedł jednak na policję i o to samo poprosił najbliższych. Jednocześnie jego obrażenia były na tyle poważne, że mężczyzna zgłosił się z nimi do szpitala. Czy ktoś chciał go przejechać? Tego policja nie ustaliła. Wątpliwość numer 7. Jak wynika z policyjnych danych, obok miejsca, w którym miał zginąć Marek, 38 minut po północy i o godzinie 1:03 przyjeżdżał radiowóz. Funkcjonariusze nie zauważyli nic podejrzanego. Warto notowania jest też fakt, że to nie policjanci poinformowali rodzinę o całym zdarzeniu, a sąsiedzi. Funkcjonariusze zadzwonili do Zofii Kapel, jednak nie do matki Marka, ale do kobiety o tym samym imieniu i nazwisku. To ją poinformowali o tym, co zaszło. Mariusz, czy słuchając tej listy, jak się to zapatrujesz? No, biorąc pod uwagę tu wszystkie okoliczności, no to przyjęty przez organy ścigania przebieg śmierci tego młodego człowieka jest racjonalny. No, to naprawdę trzeba się wykazać dużą dozą abstrakcji, żeby w ten sposób przedstawić okoliczności jego śmierci. Aczkolwiek my w swojej karierze spotkaliśmy się z podobną też sprawą, gdzieś tutaj w niedalekiej odległości była sprawa, gdzie przyjęto, że kobieta, która nagle szła, przewróciła się, wpadła do zagłębienia wzdłuż ogrodzenia i tam przysypały ją liście i tak nastąpił jej zgon, więc
to jest ta sama kategoria, prawda, tutaj. Znaczy wiesz, ta sama kategoria, możemy mówić o braku kompetencji miejscowych organów ścigania, ale możemy też stwierdzić wyraźnie, że jednak tutaj nie można tłumaczyć tutaj że abstrakcją, tylko chyba złą wolą po prostu i chyba nie tylko chęcią tuszowania, no po prostu jakiegoś takiej charakteryzacji statystyk, prawda, bo ja uważam, że w ogóle przy tej sprawie zastanawiam się, czy właśnie taka postawa miejscowych organów ścigania nie jest bardzo ważnym śladem na duszy ludzkiej, wskazującym, gdzie szukać przynajmniej jakichś kierunkowo osób związanych z tą zbrodnią, bo moim zdaniem ta zbrodnia była planowana i została przeprowadzona jako egzekucja. Tutaj to nie przeprowadziła tej egzekucji jedna osoba, ale co najmniej 3, 4, 5 osób. No właśnie, bo ta zbrodnia jest zaskakująca. Młody człowiek miał wybić głową przęsło ważące 60 kg. Zdaniem miejscowych śledczych, zdaniem miejscowych policjantów, miał dojść do tego o godzinie 23:00. On zostaje znaleziony rano przy głównej ulicy w miasteczku. Przy ulicy, gdzie przez całą noc przejeżdża kilkakrotnie patrol policji, gdzie są spisywane osoby, nikt tego ciała nie widzi, a do tego lekarze, medycy, którzy przyjeżdżają na miejsce, stwierdzają, że zgon mógł nastąpić około godziny 4:00. No, biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, które wymieniłeś, tutaj ewidentnie widać, że coś jest nie tak, prawda? Od samego początku, czyli od tego, że osoba sama nie mogła dokonać przemieszczenia tych płyt w ten sposób, jak tutaj jest przedstawiane, a po drugie, że gdzieś nagle to ciało się pojawia, nie jest widoczne i nagle się pojawia i jest odnalezione dopiero rano. Czy możemy mówić o celowym zasieraniu zbrodni, śladów zbrodni po prostu, bo jeżeli ktoś, przecież te zwłoki były, prawda, one nie zostały ujawnione 2 miesiące później czy 3 miesiące później, były powłoki miękkie i można było po prostu oczami sprawdzić, czy ten człowiek miał obrażenia głowy, czy mógł się po prostu wbić, czy to jest w ogóle możliwe, prawda? Ja już pomijam tutaj też policję, ale nad policją nadzór sprawuje prokuratura i po to jest ta prokuratura właśnie, żeby wyłapywać ewentualnie jakieś zaniechania, czy też przejawy złej woli policji. Natomiast tutaj na każdej linii właściwie wszystkie organy procesowe zawiodły. Tutaj prokuratura umorzyła to śledztwo po 3 tygodniach, po kilku minutach ogłoszono, że było to samobójstwo. Mnie bardziej zastanawia ten rozstrzał, skoro śledczy i miejscowa prokuratora twierdzą, że Marek zginął około godziny 23:00, medycy z około 4:00, to co się działo z Markiem między 23:00 a godziną 4:00? Skoro osoby, które były legitymowane przy miejscu, gdzie było ciało Marka, nie widziały go, czyli jego tam nie było. Tak jak ci powiedziałem, moim zdaniem była to zbrodnia zaplanowana przy udziale co najmniej 3 do 5 osób, jak nie więcej. Dobrze zorganizowana, ktoś musiał chronić też miejsce tej zbrodni. Po prostu jest to przecież ruchliwa ulica prowadząca z samego centrum miasteczka miejscowego. Nie ma możliwości po prostu, żeby ktoś taką operację przeprowadził bez nakładu jakichś sił, środków. Po prostu to nie jest możliwe. Dodatkowo ktoś musiał bardzo dobrze znać teren i rozmieszczenie, gdzie obejmują swoim zasięgiem kamery przemysłowe, które znajdowały się na obiekcie, gdzie praktycznie w ogrodzeniu tego obiektu został znaleziony Marek Kapel. Nie ma tutaj możliwości po prostu, żeby dwie osoby przeprowadziły taką operację. Tutaj, wiesz, można się zawsze sprzeczać. Rzeczywiście nie jest wyjaśnione, tak naprawdę do tej pory nie jest wyjaśnione, o której godzinie Marek Kapel zginął. Natomiast można powiedzieć, brak śladów, brak dowodów. Tutaj rozmawialiśmy niedawno z mamą Marka Kapla, której też się w głowie nie mieściło, że śledztwo zostało umorzone z braku dowodów, których nikt nie szukał, prawda? Nikt nie zabezpieczał tych dowodów na miejscu zdarzenia, nie pofatygował się o zabezpieczenie tych płyt, która płyta leżała kilkadziesiąt centymetrów od tego ogrodzenia. To jest niemożliwością, żeby ktoś głową wybił i żeby taką płytę przemieścił na taką odległość. Faktycznie, jeżeli dowiadujemy się tutaj od matki, że adwokat wynajęty przez rodzinę wnioskował o przeprowadzenie wizji, czyli starał się o uzyskanie dowodów i uzyskał negatywną opinię ze strony miejscowej prokuratury, to faktycznie podawanie
jako przyczyny umorzenia śledztwa brak dowodów jest czymś kuriozalnym. Mariusz, policjanci po znalezieniu ciała Marka zrobili zdjęcie wszystkich rzeczy, które on miał przy sobie. Na tym zdjęciu nie ma portfela. Policja oddaje go dopiero po czasie. Natomiast na tym zdjęciu są niedopałki papierosów, które Marek miał w kieszeni. O czym twoim zdaniem to może wszystko świadczyć? Tutaj właśnie z opisu matki dowiadujemy się, że ten portfel został zwrócony w kopercie, przemoknięty, zawierał on dokumenty, prawo jazdy, dowód osobisty i pieniądze, co ważne, prawda, tam była pewna kwota pieniędzy w tym portfelu. Natomiast kwestia nieujęcia go w materiale, jak gdyby dowodowym, zagrędzin miejsca, no, świadczy o tym, że te czynności nie przebiegały w sposób należyty, czyli nie były prowadzone tak, jak powinny być prowadzone, prawda? Czyli uwzględniono w protokole oględzin, oznaczone, jest to jak gdyby pewien dowód, prawda, w tej sprawie. A te niedopałki znajdują się w kieszeni? Właśnie, Dawidzie, bo mówimy tutaj, rodzina mówi o braku dowodów. Ja zawsze mówię, no pewnych rzeczy się nie da odtworzyć po latach, prawda, i jest materiał śledztwa taki, jaki jest. Nie można tworzyć jakiejś fikcji, prawda, cofając się w przeszłość, nie mamy takich możliwości. Ale zastanówmy się, czy faktycznie nie mamy tutaj dowodów i słusznie zauważasz, wskazujesz na te niedopałki papierosów. Dowiadujemy się, że Marek takich zwyczajów nie miał, że on nie palił w samochodzie swoim, tym bardziej nie wsadzałby do kieszeni, kiedy się ubrał, prawda, odświętnie i poszedł do znajomych odpocząć po prostu po ciężkiej pracy, po ciężkim tygodniu pracy. Więc ja myślę, że te niedopałki, on był wystraszony, on po prostu sytuacją, ludźmi został zastraszony i on te sam sobie schował po prostu, albo dostał polecenie schowania tych niedopałków do kieszeni i stąd to znalezisko. To jest bardzo ważny dowód w tej sprawie, na podstawie którego można dalej budować kierunkowe wersje. To mogłoby oznaczać, że na przykład Marek między tą godziną 23, a porankiem był, nie wiem, w jakimś samochodzie, pomieszczeniu? Przymywany. Tak. I dostał po prostu polecenie. Po prostu mógł palić, ale musiał sobie schować te niedopałki do kieszeni, żeby na przykład nie zabrudzić samochodu, w którym został prawdopodobnie siłą przetrzymywany. Pytamy o wydarzenia tamtej tragicznej nocy. Pada sugestia, że Marek mógł udać się na dożynki do Borek. Trudno jest jednak znaleźć osobę, która by tę wersję potwierdziła. To raczej plotki. Inna z wersji. Śmierć Marka to zemsta podpalacza, którego złapał 2 lata przed swoją śmiercią. Tamten przesiedział za kratkami 3 miesiące, jednak od wyjścia na wolność, według relacji naszych informatorów, wiedział spokojne życie. Następna i budząca najwięcej emocji wersja. Śmierć Marka powiązana jest z brutalnym morderstwem nastoletniej Iwony Cygan z 1998 roku. Przez lata w Szczucinie panowała zmowa milczenia w sprawie tej zbrodni. Jeszcze w 2014 roku ta historia była tematem tabu. Marek jednak głośno mówił o tym, że wie, kto zabił dziewczynę. Czy mógł mieć w tej sprawie informacje? Niewykluczone. Dobrze znał mężczyznę, który chodził z Iwoną Cygan do klasy. Koledzy ostrzegali Marka, aby nie mówił o tym głośno, bo skończy jak Drab. Chodzi o Tadeusza Draba, mieszkańca Szczucina. Jako jeden z ostatnich widział Iwonę Cygan żywą na szczucińskim rynku. Drab, kilka miesięcy po morderstwie, zobaczył w miejscowym barze program 997. Odcinek był poświęcony śmierci nastolatki. Podano w nim też informację o nagrodzie, jaką za pomoc w znalezieniu sprawcy ufundował wójt Szczucina. Wynosiła ona 20 tysięcy złotych. Drab zaczął się chwalić, że zgarnie nagrodę. Kilka godzin później wyszedł z baru. Ostatni raz był widziany, gdy wsiadał z nieznanymi mężczyznami do samochodu. Jego ciało udało się znaleźć dopiero po 4 miesiącach w rzece.
Prokuratura w Dąbrowie Tarnowskiej uznała wówczas, że śmierć Draba to nieszczęśliwy wypadek lub samobójstwo. Ze sprawą Iwony Cygan wówczas go nie łączyła. Pani Zofia, zapytam o jedną rzecz, ponieważ 2014 rok w Szczucinie sprawa Iwony Cygan ciągle owiana jest tajemnicą. Z tego co wiem, to Marek miał powiedzieć, tak, w barze, że wie, jaka jest prawda o Iwonie i tak, że czas najwyższy, żeby ta tajemnica przestała być tajemnicą. I niewiele potem Marek ginie. Tak. I to nam też nie daje spokoju, bo mówimy tak. Co? Zawsze sobie zadajemy to pytanie. Co Marek mógł wiedzieć więcej od nas? No może tam dyskutowali, jak może tam przy piwie, językiem. No bo po prostu to, co o Iwonie, to każdy wiedział. I głośno o tym było mówione. Wszyscy powtarzali sobie z ust do ust, nie? To nie było żadną tajemnicą, bo wszystkim całym Szczucinem i okolicami ta wstrząsnęła sprawa Iwony. Ale Marek miał w ten czas, ona miała 17, on miał 14 lat. No niby niewielka rozbieżność, ale do końca nie wiemy, co mógł takiego wiedzieć, bo w domu na ten temat nie dyskutował, nigdy. Waszym zdaniem śmierć Marka Kapla może mieć związek ze sprawą Iwony Cygan? Niewątpliwie tak. W momencie, kiedy krakowski zespół Archiwum X przejął czynności procesowe, czynności wykrywcze w tej niezwykle skomplikowanej sprawie, pojawiły się informacje wprost wskazujące, że nie można tych dwóch zdarzeń rozdzielać, po prostu traktować osobno. Dodatkowo zwróć uwagę, że ciało Marka Kapla, miejsce zabójstwa jest, ja już to powiedziałem wcześniej, jest praktycznie miejscem, gdzie rozpoczęła się męczeńska śmierć Iwony Cygan. Także jest to pewien, według mnie, myśmy to odbierali jako pewien symbol po prostu. Dodatkowy symbol zastraszenia miasteczka, żeby nie mówić o sprawie Iwony Cygan, prawda? Docierały do nas informacje, że Marek Kapel faktycznie wypowiadał się, że wie, co się stało z Iwoną Cygan i wie, kto dokonał zabójstwa. I to jest taki jak gdyby symbol, co się stanie z osobami, które będą śmiały po prostu tą zmowę milczenia przerwać w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Kto waszym zdaniem może stać za śmiercią Marka Kapla? Tak jak ci powiedziałem, tą sprawę trzeba po prostu rozpatrywać cały czas, mając na uwadze sprawę zabójstwa Iwony Cygan, o której nie możemy się wypowiadać, bo proces się toczy w tej chwili w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Pani Zofio, a liczy Pani, że po tych ponad 6 latach od tej tragedii uda się odkryć prawdę o śmierci Marka? Chciałabym i czekam na to. Chciałabym naprawdę i czekam. I to mi zawsze spędza sen z oczu. I mam nadzieję, że doczekamy się prawdy. Bo takie, no nie wiem. Bo dużo po prostu jest niejasności, dużo jest tajemnic. W ogóle, gdyby to były ubrania zostawione, to by można jakieś odciski palców zebrane by może były. A my nie mamy nic. Że jeżeli ktoś wie co, nie trzymajcie w tajemnicy, powiedzcie, nie bójcie się, otwórzcie się. Bo mnie to spotkało, każdego jednego może spotkać. Bo nie wiemy, czy do dzisiaj dnia oni nie chodzą po wolności. I ja mówię, no przecież wiadomo, że nie można anonimowo nawet zadzwonić do Wydziału Kryminalnego do Krakowa i co się widziało, co się słyszało, czy jakoś. Oni każdy ślad, bo tak jak tutaj byli, to mówili, że czy to plotka, czy co. Jeżeli coś, ktoś słyszał, niech powie, my to zbadamy. A tu jest tak, jakby za dużo może tych
takich ciężkich przypadków tych zabójstw czy co, że po prostu Szczucin to jest jakby miastem zmowy milczenia. Każdy się boi. Ale ja bym się nie bała, bo bym powiedziała, że spotkało mnie, może każdego następnego coś spotkać. Dzięki wszystko archiwum X, którzy po prostu zajęli się tą sprawą, byli zszokowani, że my, członkowie rodziny, nie byliśmy przesłuchiwani ani przez policję, ani przez prokuraturę. Nie byliśmy w ogóle. Dopiero pierwszy raz, którzy zostaliśmy przesłuchani, dopiero w Krakowie wszyscy. W sprawie Marka po latach coś drgnęło, kiedy śledztwo przejęło krakowskie Archiwum X, ponieważ dokonano ekshumacji zwłok Marka i z tego co wiem, a czego do końca nie możemy powiedzieć, to badania sugerują, że nie była to śmierć przypadkowa. Te wyniki tej ekshumacji, a też obowiązuje mnie dalej tajemnica służbowa w tym zakresie, wskazują jednoznacznie, że zmiana kwalifikacji czynu w tej sprawie dokonana przez prokuraturę w Krakowie była słuszna po prostu, więc potwierdzają, że Marek Kapel zginął w wyniku zabójstwa, a więc w tym zdarzeniu brał udział osoby trzecie. Bardzo chcieliśmy podziękować naszej społeczności patronów, która wspiera nas na Patronite. W sposób szczególny chcemy podziękować pani Justynie Mazur, pani Paulinie Ogrodowczyk, a także panu Radosławowi Orłowskiemu oraz całej rzeszy osób, która wspiera nasz projekt Polskie Archiwum X, dzięki czemu możemy pomagać rodzinom ofiar, które od lat walczą o prawdę, o losie swoich najbliższych. Za każde wsparcie, każde dobre słowo czy konstruktywną krytykę bardzo, bardzo dziękujemy.